25-lecie. A myślę, że na przestrzeni lat szeroko przedstawiliśmy Państwu dane związane z działalnością spółki. Myślę, że bardzo udany czas, pomimo tego, iż na przestrzeni ostatnich kilku lat, a to pandemia, a to barbarzyńska agresja na Ukrainę, i to na pewno nie sprzyja w kontekście budowania klimatu inwestycyjnego. Niemniej jednak po zmianie ustawy bardzo dobre wyniki, i te w kontekście nakładów inwestycyjnych, i te finansowe. Więc myślę, że jeżeli sytuacja wróci do normy, to będzie jeszcze lepiej. Było całkiem dobrze. Rok 2021 zakończył się rekordowym wynikiem, bo ponad 713 dokładnie decyzji wydanych o wsparciu na terenie całej Polski. Z tego, jak pamiętam, 54 w strefie kostrzyńsko-słubickiej na kwotę deklarowaną wszystkich inwestycji w Polsce ponad 37 miliardów złotych. To pokazuje, że zainteresowanie Polską jest bardzo duże. Ja powtarzam to cały czas, bo pytam się zawsze inwestorów, dlaczego wybieracie Polskę, i te trzy argumenty, które mi przedstawiają, to, że mamy bardzo dobre położenie geograficzne, to, że poradziliśmy sobie znakomicie w czasach pandemii i ta sytuacja gospodarcza pokazała się we wszystkich rankingach jako czwarty, piąty kraj na świecie, który sobie poradził z gospodarką, i że mamy bardzo pracowitych i bardzo wykształconych obywateli. To pokazuje, że tak powiem, jesteśmy konkurencyjni dla innych państw. Mocne budujemy relacje także z instytucjami otoczenia biznesu, samorządami gospodarczymi, ale także z instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami wyższymi. Natomiast z całą pewnością trzeba powiedzieć, że najważniejszy dla nas jest przedsiębiorca i inwestor. Także dla nich nasze biuro stoi otworem. Jesteśmy posadowieni na terenie międzynarodowych targów poznańskich, więc to też jest taki, można powiedzieć, naturalny hub dla przedsiębiorczości. Tam się odbywa bardzo dużo wydarzeń takich stricte dedykowanych dla przemysłu, także przemysłu 4.0, który jest, można powiedzieć, jednym z kryteriów strefowych, patrząc na te kryteria jakościowe. Więc mocno pracujemy, działamy na rzecz silnej polskiej gospodarki. To są moje 25. urodziny. Jestem jednym z pierwszych pracowników Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i mogę powiedzieć tak, że w historii strefy bardzo wiele się działo. Zaczynaliśmy w bardzo trudnej sytuacji, w momencie, kiedy mieliśmy dużo ziemi, nie mieliśmy pieniędzy, ale mieliśmy fajny zespół, który jest również dzisiaj do Państwa dyspozycji. To jest ta wartość dodana naszej spółki, że gro pracowników pracuje w niej już 25 lat, co świadczy o tym, że są naprawdę bardzo dobrej klasy specjalistami, są otwarci na potrzeby inwestorów, wiedzą, jak to się robi, wiedzą, w jaki sposób, gdzie poszukiwać tego, który chciałby cokolwiek zrobić ze swoimi pieniędzmi. A to cokolwiek to jest budowa nowych zakładów, tworzenie nowych miejsc pracy, tworzenie miejsc pracy bardzo wysoko wykwalifikowanych. A teraz, tak jak pan minister wspomniał, liczymy bardzo mocno na to, że te wszystkie firmy, które u nas od wielu, wielu lat już produkują, zechcą przyciągać ze sobą swoje centra badawcze, swoje biura rozwojowe. Będziemy wykorzystywali również tych pracowników, których kształcimy w uczelniach wyższych, z którymi, jak tutaj już chyba było wspomniane, też bardzo, bardzo mocno współpracujemy.